Jako że zawód wykonywany przez głównego bohatera wiedźmińskich serii, zarówno gier jak i książek, polega na likwidowaniu potworów na zlecenie, czy ewentualnie odczynianiu uroków, grając w wiedźmińskie gry albo czytając o przygodach Białego Wilka, poznajemy i dowiadujemy się bardzo wiele o całej masie przeróżnych potworów, upiorów czy demonów, od najprostszych utopców i guli, po złote smoki czy bardzo rzadkie i potężne demony. Ale uniwersum Wiedźmina to nie tylko growa trylogia i wiedźmińska saga. Po premierze Dzikiego Gonu Redzi rozwinęli również Gwinta, wydali Wojnę Krwi, czy do pewnego czasu można było nawet pograć w inspirowaną grą Pokémon Go, Pogromce Potworów. I tak się składa, że Redzi wprowadzili w tych produkcjach wiele nowych potworów, których nie było w wiedźmińskiej trylogii, chociaż część z nich była wspominana w książkach Sapkowskiego. I jako że wiele z osób, które przeszło trzy gry o przygodach Białego Wilka, niekoniecznie grało we wspomniane przeze mnie przed chwilą mniejsze produkcje Redów, założyłem, że możecie nie znać wielu z tych potworów, a naprawdę szkoda, bo według mnie są warte uwagi i postanowiłem wytypować taką listę 10 potworów z uniwersum Wiedźmina, których możecie nie znać i wam je zaprezentować. Zapraszam do oglądania. Na wstępie muszę was jeszcze ostrzec przed spoilerami dotyczącymi całego uniwersum Wiedźmina, w tym z mniejszych produkcji Redów, o których wspomniałem we wstępie. Zacznę więc od potwora należącego do gromady reliktów, których innymi przedstawicielami są przykładowo wiedźmy z krzywochowych moczarów, bożątka, czarty czy silwany. Krótko mówiąc, jest to gromada potworów wyjątkowych, niezwykle rzadkich i często bardzo starych. Potworem z tej gromady, którego możecie nie znać, gdyż nie pojawiał się w wiedźmińskiej trylogii, jest występująca w Wojnie Krwi oraz Pogromcy Potworów Gernichora. Był to potwór żyjący na terenach Angrenu, dokładniej na bagnach Izgit, i wyróżniał się bardzo unikatowymi zdolnościami. Owe monstrum na całym ciele pokryte jest napęczniałymi kleszczami i pijawkami, które karmi swoją krwią i które w końcu przybierają formę tzw. owoców Gernichory, które potwór potem rozwiesza na krzewach i drzewach na swoich bagnach. Następnie czeka, aż przeróżne potwory zjedzą jej owoce, dzięki czemu Gernichora zyskuje nad takimi potworami całkowitą kontrolę. Z tego też względu niektórzy przypisują jej pokrewieństwo z wampirami, które jednak zamiast oddawać krew innym stworzeniom, jak Gernichora, żywią się krwią innych stworzeń. Jeśli chodzi o jej pochodzenie, to wedle legend Gernichora była niegdyś księżniczką, która jechała przez Angren do Wyzimy, by poślubić tam młodego księcia, lecz jej orszak zgubił się i wjechał do Izgit, gdzie zatonął w trzęsawiskach. Jedynie księżniczce udało się złapać korzenia rosnącego przy drzewie, po czym zaczęła wołać o pomoc, lecz nikt jej nie usłyszał, a zamiast tego oblepiły ją setki pijawek, które wyssały z niej całą krew. Następnie, dzięki magii, księżniczka wróciła do żywych, lecz już jako Gernichora. Inne legendy mówią z kolei, że Gernichora zawdzięcza swoją nazwę edirńskiej kurtyzanie, która położyła trupem pół stolicy. Najpierw urodą, później rzeżączką. W rzeczywistości Gernichora jest jednak po prostu potworem postkoniunkcyjnym, a jej nazwa wywodzi się ze starszej mowy, dokładniej określenia Gwarn i Haer, jak nazywają ją elfy, co oznacza krwawą panią. Pewnego razu wiedźmin Ivo z Belhaven dostał na nią zlecenie od Nilfgaardczyków, lecz nie udało mu się wykonać zadania, a ostatecznie utukła ją armia królowej Mewe. Wielokrotnie w książkach Sapkowskiego oraz grach Redów wspominane były kobiety o ludzkim ciele z ogonem ryby i skrzydłami, czyli syreny. W trzecim Wiedźminie mogliśmy nawet walczyć z tymi potworami. Ale czy wiedzieliście, że w społecznościach syren występują również wyjątkowe i zdecydowanie potężniejsze okazy zwane morszczynkami? Tak się składa, że morszczynki to syrenie czarownice posługujące się, jak na syreny przystało, śpiewaną wersją starszej mowy. I dosłownie pełnią one taką rolę wśród syren, co czarodziejki wśród ludzi. Dzięki posiadanej wiedzy magicznej potrafią nawet przemienić syrenę w człowieka, co jedna z ich przedstawicielek uczyniła z syreną Shinaz w opowiadaniu pod tytułem Trochę poświęcenia. Ponadto, jeśli chodzi o magię związaną z tego typu przekształceniami, morszczynki są w niej bardziej wykwalifikowane od ludzkich magów, gdyż potrafią przeprowadzić taki proces bezboleśnie. Według bestiariusza w grze Wiedźmin Pogromca Potworów, kolczyki z ich łusek są bardzo modne na kowirskich dworach. Jeżeli przeszliście pierwszą odsłonę wiedźmińskiej trylogii, to z pewnością kojarzycie występującego na bagnach roślinnego drapieżnego potwora o nazwie Echinops, potrafiącego wyskoczyć znienacka spod ziemi. Tak się składa, że istnienie tego potwora jest małą wpadką Redów, gdyż w książkach został on opisany zgoła inaczej, jako stworzenie przypominające z wyglądu jeża. Oba stworzenia łączy jednak to, że potrafią strzelać kolcami. Redzi naprawili jednak ten błąd, umieszczając w krwi i winie jedynie roślinnego potwora Archespora,
który w pierwszej odsłonie pełnił rolę silniejszej wersji Echinopsa. Tak się składa, że prawdziwy, zwierzęcy Echinops został umieszczony pod tą samą nazwą w Wiedźminie Pogromcy Potworów, gdzie mogliśmy zobaczyć go przypominającego na moje oko przerośniętą kolczatkę zmutowaną z mrówkojadem. Z gry Wyobraźni i Pogromcy Potworów wiemy, że potwór ten zamieszkuje podziemia, kopalnie oraz gęste lasy. Największą aktywność przejawia o zmierzchu, jest wrażliwy na srebro, a oprócz strzelania kolcami atakuje również za pomocą swoich wielkich pazurów. Co ciekawe, gdy Echinops strzeli kolcami, a te wbiją się w czyjeś ciało, następnie się łamią, a ich ostre końcówki wędrują coraz głębiej, aż w końcu dosięgają jakiegoś wrażliwego organu. Geraltowi zdarzyło się spotkać tego potwora w trakcie podróży do Tir na Bea Arrayne, gdzie postanowił go ostrożnie ominąć. Zapewne mieliście do czynienia lub chociażby słyszeliście o takich potworach jak wilkołaki, niedźwiedziołaki, kotołaki czy może nawet szczurołaki. Ale wiedzieliście, że istnieją również kretołaki? Cóż, dotychczas te potwory kojarzyły mi się jedynie z Hojrakiem, w sensie tą bajką, ale owy potwór został wprowadzony w grze Wiedźmin Pogromca Potworów. Ten teriantrop, bo kretołak podobnie jak pozostałe potwory z końcówką łak w nazwie, zalicza się do tej kategorii jako istota przeklęta, powstaje zapewne w wyniku rzucenia na kogoś klątwy. Jest wrażliwy na srebro, a w Pogromce Potworów zaliczany był do potworów pospolitych, choć Geralt nie miał z nimi do czynienia we wcześniejszych grach i książkach. A przynajmniej nic o tym nie wiemy. Niestety nie znamy więcej szczegółów na temat tego potwora, lecz dosyć istotnym faktem jest to, że dzięki wspomnianej przed chwilą grze mobilnej doskonale wiemy jak kretołak wygląda oraz walczy. Z tamtejszego bestiariusza wiemy jednak, że jego nazwa jest zwodnicza, gdyż jego pysk nie przypomina pyska kreta. Choć ja doszukałbym się tutaj człowieka szpadla. Kolejny potwór również należy do gromady istot przeklętych, choć jest zupełnie inny niż kretołak i według mnie o wiele ciekawszy. Tym razem chciałbym wam przedstawić pojawiającą się również w grze Wiedźmin Pogromca Potworów żądlicę. Żądlica z wyglądu przypomina pomarszczone kobiece zwłoki, owinięte gdzieniegdzie sznurami i zawierające w brzuchu gniazdo szerszeni. Do tego z głową przykrytą workiem. Gniazdo nie pełni oczywiście funkcji estetycznej, lecz ofensywną, gdyż żądlica, jak podpowiada nazwa, atakuje przeciwnika za pomocą chmary szerszeni żądlącej oponenta. Poza tym istnieją różne silniejsze odmiany żądlicy. Jedną z nich jest rojnica, która wyróżnia się tym, że częściej twarzy jest odkryta. A inną, znacznie silniejszą i rzadziej spotykaną odmianą jest matka roju, posiadająca nakrycie głowy w postaci kapelusza pszczelarza z podartym pszczelarskim welonem. Niestety, pomimo podania informacji o tym, iż są to istoty przeklęte, co oznacza, że powstają w wyniku jakiejś klątwy, twórcy nie informują nas w jaki sposób i czy w ogóle ową klątwę da się z przeklętej osoby zdjąć. Innym ciekawym potworem, który został wspomniany w sadze Sapkowskiego, lecz nie pojawił się w wiedźmińskiej growej trylogii, jest pewien kopalniany insektoid o nazwie Barbegazi. Ten stwór pojawił się za to w samodzielnej wersji Gwinta, dzięki czemu został nam przedstawiony wizualnie. Co ciekawe, te zamieszkujące najgłębsze miejsca w kopalniach i górskich jaskiniach potwory nie są agresywne, lecz ich występowanie może być uciążliwe. A poza tym potrafią naśladować ludzką mowę. Z daleka przypominają okrągłogłazy, lecz z bliska można zauważyć, że są zarośnięte szaroburymi, zwykle pokrytymi kurzem, kudłami. Posiadają wielkie jarzące się ślepia i, pomimo swojej łagodności, ogromne paszczęki z pobłyskującymi stożkowymi kłami w środku. Poruszają się poprzez turlanie, pomimo iż posiadają łapy i charakteryzują się wydzielaniem ostrego, kwaśnego zapachu. Geralt miał z nimi do czynienia w górach Amel, dokładniej w jaskiniach pod Gorgoną, czyli górą, która widoczna jest z Bokler w Krwi i Winie. Andrzej Sapkowski prawdopodobnie zaczerpnął nazwę Barbegazi z szwajcarskiego i francuskiego folkloru, gdzie nazywano tak występujące w górach stworzenia przypominające krasnoludy i gnomy. Zarówno w książkach, jak i grach z uniwersum Wiedźmina pojawiło się sporo wampirów na czele z tymi inteligentnymi, wyższymi. Ale w grach zdecydowanie częściej trafiamy na te niższe, których poszczególne gatunki znacznie się od siebie różnią. Pomimo, że w wiedźmińskiej trylogii zaprezentowano naprawdę sporo odmian niższych wampirów, Redzi nie zdołali pokazać nam jeszcze wszystkich wymienionych w sadze odmian tych stworzeń. Za przykład może tu służyć opisany jako występujący na zwilgłym uroczysku brukołak, z którym w sumie to mieliśmy do czynienia, bo ta gra nie jest już dostępna w Wiedźminie Pogromcy Potworów. Możemy się domyślać, że owy potwór występuje na mokradłach, jakim jest przykładowe uroczysko leżące na lewobrzeżnym zarzeczu. Jak widzicie, jest wysokiej postury, blady jak pozostałe wampiry, a charakteryzuje go obwisła skóra oraz długie i chude palce u rąk. Prowadzi oczywiście nocny tryb życia, a atakuje
gestykuluje rzecz jasna swoimi łapami oraz, co ciekawe, długim, biczowatym językiem. Myślę, że spokojnie znalazłoby się dla niego miejsce w nadchodzącej wiedźmińskiej trylogii. Jednym z najliczniejszych potworów w wiedźmińskich grach, i to już od pierwszej części, są zamieszkujące okolice zbiorników wodnych utopce i topielce. Owe stworzenia raczej niczym się nie wyróżniają i nie występuje zbyt wiele silniejszych osobników wśród nich, może z wyjątkiem bossa w pierwszym Wiedźminie na Podgrodziu, ale w Pogromce Potworów wprowadzono jego rzadszą, silniejszą i ciekawszą odmianę, nazwaną Diabłem Wodnym. Od zwykłych topielców poza siłą wyróżnia go inna kolorystyka oraz przede wszystkim charakterystyczne płetwy znajdujące się na jego głowie. I w sumie trudno o nim powiedzieć coś więcej, ale mimo wszystko jest to ciekawe urozmaicenie tych pospolitych stworzeń i moim zdaniem można by stworzyć wokół niego jakąś ciekawą historię i misję w zwykłych wiedźmińskich grach. Zostając przy potworach słabszych i pospolitych, Wiedźmin Pogromca Potworów wprowadził, przynajmniej wizualnie, do uniwersum Wiedźmina jeszcze słabsze i mniejsze wodne potwory, jakimi są przypominające takie wodne nekery, wodniki. Powiedziałem, że wprowadził wizualnie, gdyż te stworzenia były już wcześniej wspominane w Sadze Sapkowskiego oraz Grze Wyobraźni, gdzie został opisany jako złośliwy, męski odpowiednik rusałki. Swoją drogą, porównanie z nekerami było bardziej trafne niż myślicie, gdyż wodniki, podobnie jak nekery, klasyfikowane są do gromady ogrowatych, a nie, jak mogłoby się wydawać, trupojadów, którymi są utopce i topielce. Poza tym, jego model w grze to zmodyfikowany model nekera ze zmienioną głową. Wodniki atakują oczywiście za pomocą swoich łapek i jak można zauważyć, co też jest napisane w bestiariuszu, owe stworzenia przejawiają pewne ludzkie cechy, jakimi są noszenie przez nie strzępków ubrań czy ozdób. Może to też świadczyć o ich wyższości pod względem inteligencji nad utopcami i topielcami. Ale nie jest to nic dziwnego, bo trupojady nie wykazują się zazwyczaj wyższą inteligencją, w przeciwieństwie do różnych stworzeń z gromady ogrowatych, jakimi są wodniki. Ostatnim potworem na mojej dzisiejszej liście jest chubnik, istota klasyfikowana jako hybryda, podobnie jak syreny czy gryfy. Lecz w przeciwieństwie do pozostałych hybryd nie jest on zlepkiem dwóch zwierząt, lecz zwierzęcia i grzyba. Przypominają nieco purchawki i podobnie jak one potrafią uwalniać chmurę zarodników. Atakują wymachując swoimi wielkimi łapami, potrafią komunikować się z innymi grzybami i prowadzić z nimi wymianę informacji poprzez glebę oraz głównie są aktywne nocą. Co ciekawe, istnieje specjalny podgatunek chubnika zwany chubnikiem rdzawym, który odróżnia się od zwykłego chubnika kolorystycznie oraz tym, że wytwarza silną toksynę. Kolejna ciekawostka jest taka, że wyznawcy kultu lwiogłowego pająka karmią z tego powodu chubnikiem swoje dzieci w celu wywołania u nich proroczych wizji. W sumie dosyć pomysłowa hybryda. Z chęcią zobaczyłbym tego ciekawego potwora w normalnej wiedźmińskiej trylogii. To wszystko, co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym odcinku. Bardzo serdecznie zapraszam was do pisania w komentarzach waszych opinii na temat tych potworów oraz do wypisywania innych stworzeń, których większość graczy może nie kojarzyć. A poza tym zapraszam was jeszcze do subskrybowania, lajkowania i wspierania kanału. W opisie znajdziecie jeszcze linki do mojego Instagrama, Facebooka i TikToka. Na razie.